Witam w 17 odcinku podcastu amiga.org.pl. Z takich rzeczy jeszcze, które mogły być uwzględnione w poprzednim odcinku, a dowiedziałem się, doczytałem o nich później, no jest ich niewiele, ale myślę, że mogą być interesujące. Pierwsze to jest gra Geos Quest In Search of Queen Lorraine. To jest gra, która była robiona w latach 2000-2002, ale nie była tak kompletnie ukończona, krążyła sobie w takiej wersji. No obecnie autor jest na emeryturze i po prostu ją dokończył tak, jak miała być. I wymagania są niezbyt duże, to jest 2 MB pamięci RAM i Kickstart 2.04. Przygodówka, wskaźnik kliknij. Drugą taką ciekawą rzeczą dla mnie to jest magazyn amigowy włoski o nazwie Amiga Passione, to jest numer 12. No właśnie mieli swoje czasopismo, dużo wcześniej to było magazyn Bitplane, który wychodził w latach 2001-2013 i to było 27 numerów aż. I taką ciekawostką jest to, że to było pismo ONG w całości. Może dlatego po jakimś czasie upadło. No a ten obecny magazyn, o którym dzisiaj wspominam, to wychodzi od roku 2021 drukiem. Na początku to było 24 strony w cenie 5 euro, a obecnie to jest stron 48 w cenie 7,5 euro. Czasopismo, no gdyby nie bariera językowa, no to już nawet dosyć ciekawy, patrząc na spis treści z takich tematów bliższych nam, no może Amiga GCC wprowadzenie albo kurs Blendera, część czwarta, także nie skupia się tylko na jakichś wspominkowych rzeczach, bo tu widzę, że są recenzje gier nowych. No jest coś takiego w każdym razie warto odnotowania. No bo amigowcy dużo się mówi o piśmie Amiga Future, Amiga Addict, a reszta się jakby pomija, tymczasem no, amigowcy działają wszędzie na całym świecie. Następna sprawa to jest Holwood. Holwood w wersji 10, oznaczeniem X, bo to się fajnie marketingowo prezentuje. No ja nie nabyłem tej wersji. Zapytałem kogoś mailowo, kto programuje w Holwood i otrzymałem informację na temat nowości taką, że no raczej to powinno być numeracja 9.2.9.5. Po prostu Andreas ma taką zasadę, no, według mnie to jest słuszna zasada, że on wprowadza te rzeczy, co ludzie zgłaszają jako potrzebne albo błędy, albo funkcjonalności. Czyli mój, że tak powiem, rozmówca akurat miał zamówienie na jakąś funkcję, przypuśćmy White and Music, i dostał. Ale z tego, co mi pisał, to w tej edycji nowości raczej dotyczą systemu macOS. No i cóż, moje zdanie na temat Holu troszkę się zmienia. No, dla porządku jeszcze przytoczę, co w tej wersji jest. Za PPA podam prawie 100 nowych komend, silnik czcionek, rozszerzony o mechanizm wtyczek, możliwość tworzenia obiektów wektor tekst, warstwy można grupować oraz łączyć. No to akurat jest istotna informacja, bo warstwy to raczej były w designerze takim no, głównym zaletą. Następnie dodano obsługę kilku specyficznych elementów składu i łamania tekstu, obsługę menu kontekstowych, no to też jest ciekawe, wtyczek systemów plików, a wersja dla Amiga S4 obsługę Amiga Input. No i dużo zmian optymalizacyjnych oraz poprawek błędów. To jest nazwa kodowa Excelicius. No, wracając do swoich przemyśleń na temat Holwood, no według mnie ten program mimo długoletniego rozwoju nie osiągnął statusu programu popularnego i pomimo tego, że jest wieloplatformowy i wszyscy o nim wiedzą i wszyscy wiedzą, jakie ma możliwości, to raczej no, niewiele osób go dotyka. Więc jego rola nie jest taka duża, jak z początku myślałem, że może być. Po prostu ta
tak się stało i już się tak nie podnieca kolejnymi wersjami Holud, dlatego może się nie zaktualizowałem, bo to, co jest, do tej pory powstało, to w całości nie jest wykorzystane przez użytkowników zwykłych. No wiadomo, że programista profesjonalny, który kupi taki Holud, to raczej Holud dla niego nie będzie narzędziem dającym możliwości, tylko ograniczającym. No bo nie szarujmy się, no w C można napisać dużo wydajniej. Także no jest nowa wersja, można powiedzieć, że tradycyjnie co roku tego Holud, no ale niestety nie ma to przełożenia jakiegoś na zainteresowanie szersze wśród użytkowników. Nie wiem, jaka jest przyczyna, czy cena, czy wydajność, no ale tak jest, jak jest po prostu. No co nie zmienia, że jest to program, który jest, można powiedzieć, bez konkurencji na NG, jeśli chodzi o wejście w świat programowania i będę go zawsze polecał. Z programów i gier Holud, tak już przy okazji wspomnę, jakie wyszły w ostatnim czasie, no to o tej karciance to wspominałem w poprzednim odcinku Narosa, Equal Poker, wyższa nisza. Wyszedł Vintage Song Player, też templary autorstwa, no tworzysz po prostu amigowych formatów w formie takiej jakby szafy grającej, tak to wygląda. No to wszystko robi takie maciupeńkie, no ale jest taki programik, działa. Zresztą budowa programów Holud jest pod tym względem bardzo wdzięczna, bo można powiedzieć, że Holud zawiera wszystkie możliwe formaty, obsługuje i zrobić taki program to jest dosyć łatwo, tyle że jest to pracochłonne. Jeszcze z takich rzeczy gier, bo to głównie ludzi interesuje, no to wyszła przygodówka Ring Around the World. Darmowa. Oczywiście ewentualne wpłaty mile widziane. Cóż mogę o tym powiedzieć? To widok z góry. Kolorowa. Obraz ISO, jakby ktoś chciał pobrać pod emulator, to zajmuje tylko 1 MB, a wymaganie gry jako taki to jest 1 MB ci bramu i Kickstart 1.3. Czyli niżej chyba już nie ma, można powiedzieć. Co poza tym, na Rosa wyszła gra Technobals. To jest taki, no dla mnie to jest Arkanoid, powiedzmy, jeszcze jeden, no ale gier nigdy nie jest za dużo. I na Arosa jeszcze wyszła gra GL Tron, to jest, ktoś kojarzy film Tron, czy nawet grę oryginalną. To są właśnie te takie wyścigi motocyklowe. Oryginalnie wersję gry stworzył Andreas Umbach, a na Arosa oczywiście Kaveman. Cóż poza tym, Portal Amiga, Portal Deutschland, to jest niemieckie forum, dobiło do 300 użytkowników. Jest sekcja anglojęzyczna. Z takich aktualizacji istotnych dla amigowców to jest Amiga OS 3.2.2, to jest głównie poprawkowa aktualizacja. Edytor muzyczny Rave, wersja 1.6. Wyszedł magazyn dyskowy What If, ale to raczej nie wiem, chyba jest z wąskiej grono miłośników, to wychodzi w formacie Amiga Guide. Gierka wyszła Terry Fried. To jest, trzeba ratować swoje jajka i nie dopuścić do wpadnięcia do wrzącej lawy. Oryginalnie gra pracowała firma Polemars, a na Amigę stworzył wersję Andrea Palmate. Można kupić też nowe wydanie DVD z Amigą 37. Czyli materiały nagrane na tym wydarzeniu. Wyszedł nowy numer Amiga Addicts, to jest numer 19.
czyli tempo mają dobre. Program SEG to jest sekwenser Amigi MIDI. Tu jest napisane, że umożliwia szybką edycję i może być używany podczas występów na żywo. No, brzmi smacznie. I taka prosta gra logiczna jeszcze wyszła. Gi Memory Game. No, to właściwie jest z tego co widzę jakieś runy do odsłaniania. No i ważne. Drobiażdżek. Nowa wersja AmiBerry. Wersja 5.6.0 na Raspberry Pi. Aktualizacje WHD Load, Wampa, AmiKit w wersji 12 się pokazało. No permanentnie jest aktualizowany program IMP UNA. Ja często go pomijam po prostu, bo on jest w ciągłym rozwoju. Nie śledzę na bieżąco tego programu. Nie jest w newsach na PPA. W nowinach na PPA się nie pokazuje, ale z tego co się orientuję, to no, rozwój jest dynamiczny, wręcz potężny. No, są takie programy, tak, girawe. Po prostu ja ich tak do nich przywykłem, jak nie wiem, jak morfosowcy przywykli do Wayfarera i Irisa, że po prostu są i że są rozwijane. Są w mojej świadomości. No, nie potrzebuję szukać informacji, że pokazuje się nowa wersja, bo po prostu wiem, że one powstają w miarę możliwości autora i pchają do przodu funkcje. Nowy AmiRC wyszedł. AMI SSL. No to właśnie AMI SSL, to jest właśnie taki typowa rzecz, co jest regularnie aktualizowana. I z takich rzeczy no ciekawych, myślę, to sterownik NVMe dla Amiga S4. No to myślę, że jest pokłosie prac nad tym nieszczęsnym laptopem po WPC. No NVMe to jest bardzo szybkie rozwiązanie. No cóż, no dobrze, że takie rzeczy powstają. No co prawda niewielu z nas zapewne będzie mieć tego laptopa. To jest delikatnie powiedziane, ale takie sterowniki później mogą być użyte w nowszych konstrukcjach, jeśli by kiedyś powstały. Czego wszystkim życzę, jakieś nowsze modele Amiga One X. Na przykład 6000, no to warto, że takie rzeczy już powstają. Ten laptop niestety niesamowicie się wlecze, ale takie rzeczy jak na przykład obsługa gładzika, no to wszystko musi być zrobione. No. I to wszystko wzbogaci system amigowy o funkcjonalności, które można po prostu użyć w kolejnych, mam nadzieję, bardziej udanych konstrukcjach. Jeszcze zajrzę na PPA, czy coś nie przeoczyłem. Iris wyszedł w nowej wersji. Wayfarer. Skum. Aquabys, ta gra ma statystyki online. Nowy numer Commodore Amiga Plus, to jest numer 21. Cicho ostatnio o tym czasopiśmie, a warto docenić, że jest, no, objętościowo jest kawał lektury i cały czas utrzymują wersję drukiem i wersję angielską. Nowa wersja Identify Library, Picasso 96, AmiKit 12. Tyle z drobnicy. Z dużych rzeczy warto wspomnieć jeszcze o czymś takim jak FROS. FROS to jest dla NG oczywiście, to jest port HLS of Middle Magic, tylko to jest zrobione na tej zasadzie, że jest odtworzony silnik gry. I ten odtworzony silnik gry wymaga danych z oryginalnej gry. No i działa to sobie. Gra jest bardzo dobra. Ja osobiście lubiłem Heroesów pykać. Cóż, no, moja ulubiona to chyba jedynka i czwórka. Czwórka to jest niechciana, nielubiana. Mi się bardzo podobała. A jedynka no, jest trochę urocza przez swą pokraczność. No niemniej mówimy o FLS 2. Jest coś takiego na Amiga S4 Morphosa i działa to dosyć dobrze. Jest to dużo lepsza wersja na pewno jak kiedyś. No i DOM 3 dla Amiga S4 doczekał się wydania publicznego.
Dom 3 to jest taka gra, o której było dużo mówione swego czasu w środowisku Amigo S4. Pamiętam, jak było pokazywane na blogu, jak Deriter dostał od Dickinsona okulary takie z rzeczywistości wirtualnej, zapięto się nazywało Oculus Rift chyba. Tak, Oculus Rift to się nazywało. No i był temat właśnie tego portu do matujki i później on, że tak powiem, ucichł i wrócił po latach z innej strony, no nie przez Ritera, tylko odchunął PC, chunął power PC, nie wiem, czy tak ładnie wymówić jego nick, czyli Hugo Sanovela. To jest gra, która oczywiście można się zrzymać, że jest stara, ale no to jest nowa jakość po prostu dla NG i pokazuje możliwości kart graficznych przede wszystkim. No, tutaj jest przewaga S4 widoczna nad Morphosem bardzo. No poczekamy na ostateczną wersję na Morphosa, bo tam jeszcze są takie maszyny typu Quad, ale tutaj widzę, że graficznie tu jest lepiej. Niestety to musi być najmocniejsza konfiguracja możliwa, żeby sobie pograć. Czyli Amiga X5000 najlepiej. Na PPA są podane rezultaty i no nie jest tak źle, jeśli chodzi o wydajność, no tylko, że niestety jak dla Amigowców to trzeba mieć topową konfigurację po prostu. To jest dokładnie nie tyle Dom Trójka, co port oparty o projekt DHEVM 3. Publiczne wydanie zawiera wsparcie dla Altiveca, dla Amiga One X1000 i różne takie usprawnienia, żeby coś nie przekręcić, przeczytam za PPA, jak jest podane, bo nie ukrywam, że jak się coś tłumaczy z innego języka, mimo tego, że translatory są coraz doskonalsze, można coś przekręcić, a tu są ludzie, co lepiej znają angielski ode mnie i to już jest ładnie po polsku podane. Więc tak, wspomniany wsparcie Altiveca dla X1000, wykorzystanie nowej zlib z października ubiegłego roku, szybsze ładowanie danych z plików PK4, opcjonalna możliwość użycia haka dla oświetlenia i cieni, który daje dodatkowe 3 klatki na sekundę, tryb renderowania ARB, czyli wyświetlanie grafiki bez efektów, to jest dla słabszych konfiguracji. No i w takim ustawieniu Time Demo na X5000 z Radonem RX560 daje 47 klatek. Natomiast w trybie renderowania ARB2, czyli natywnym dla gry Dom 3 ze wszystkimi efektami, odświeżaniem grafiki, to jest poziom 20 klatek na sekundę dla komputerów X5000. Jeszcze jest tryb renderowania GLSL. To jest autorski tryb optymalizacyjny Huno i ze wszystkimi efektami daje wynik w Time Demo na poziomie 30 klatek na sekundę. Jest bardzo dużo innych informacji, które nie podałem, przeważnie dotyczą nowości sprzętowych. Ciągle są nowe filmy na YouTube, ciekawe, na przykład Virtual Dimensions nagrał jak naprawę Amigi 4000, no ale to jest film niemieckojęzyczny. Jest nowy chiptune na przykład Lukasza, no ale to właśnie no masa drobiazgów. Na mi się już czas kończy. Jest 19 minut, jeszcze jakieś statystyki, aby kogoś interesowało. Może ktoś powie, że się nie przykładam, bo nie ma muzyczki, bo coś tam. Ostatni odcinek odsłuchało 45 odtworzeń mam. To na pewno są podwójne. To tak na temat skali i motywacji, no ale mam nadzieję, że kolejny odcinek ukaże się terminowo. Docelowo chciałbym, żeby się ukazywały po pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca. No a dzisiaj nagrywam, jest 12 kwietnia. Już dziś mogę powiedzieć, że na nowości na kwiecień są fajne. No ale to następnym razem. Do usłyszenia.